Konopski zaciera ślady i usuwa materiały, w których posądza Leksia o kontakty z 14-latką. Stanowski bojkotuje galę Neymana za współpracę ze Słowikiem, z kolei Popo ironicznie reaguje na film Stanowskiego i wyniknęło z tego nieporozumienie. Unboxal wraca po przerwie na YouTube i pyta widzów, co ma zrobić z kanałem, a Gimper postanowił spróbować swoich sił w komentarii. Witam Was w drugim odcinku nowej serii na kanale, w której omawiam i komentuję kilka najciekawszych informacji z sieci, czyli takie mini komentarii, i lecimy z pierwszym tematem. Po aferze z Leksiem najgłośniejszym tematem w sieci jest kolejna potyczka Stanowskiego z Neymanem. Tym razem jednak nie chodzi o prywatne animozje, a o galę MMA VIP Neymana, która to zatrudniła do promocji wydarzenia Słowika, jednego z byłych szefów gangu Pruszkowskiego. Stanowski nagrał specjalne wydanie dziennikarskiego Zera, gdzie nakreślił zarys historyczny i w dosadnych słowach skomentował wystawianie na piedestał ludzi z kryminalną przeszłością. Ja ci powiem tak, tobie, ale nie tylko tobie, całemu temu otoczeniu. Wypierdalać. Niech Pruszków wypierdala z naszego życia. Polska przeszła chemioterapię po tym raku i długo stawała na nogi i teraz nie chcemy nawrotu. Wypierdalać! Wypierdalać z Polski, z show biznesu, z gal, z internetu, z pudelków, z telewizji. Wypierdalać! Nie chcemy już Pruszkowa, nie chcemy tych mord, rozumiecie? W ślad za słowami Stanowski postanowił również skontaktować się z firmami biorącymi udział w organizacji MMA VIP. Najpierw udało mu się uzyskać odpowiedź władz Kielc, które jednoznacznie stwierdziły, że wydarzenie nie odbędzie się w żadnym z miejskich obiektów. Jednocześnie uzyskał podziękowanie od Marcina Stępniewskiego, jednego z radnych, za nagłośnienie sprawy. Następnie Stanowski skontaktował się z wodną służbą ratowniczą, która w oficjalnym piśmie zapowiedziała wycofanie się ze współpracy z MMA VIP. Za sprawą jego inicjatywy artykuł o gali usunął Onet, a portal O2 nie ma już patronatu medialnego. Jednocześnie Stanowski mocno zachęca, aby oprócz firm wydarzenia nie wspierali widzowie i apeluje, aby nie kupować pay-per-view. Dlatego mam prośbę do każdego, kto ogląda ten filmik, a kto ma podejrzenie, że jego kumpel może być na tyle, powiem łagodnie, nieroztropny, że ma zamiar wykupić taką galę. Idź do niego, pokaż mu ten filmik, powiedz mu, nie rób tego, chodź, robimy razem coś mądrzejszego z tą forsą, na przykład będziemy rzucać nią w gołębie, cokolwiek. W odpowiedzi Marcin Neyman postanowił opowiedzieć historię o dawaniu drugiej szansy i w tym celu nawiązał nie tylko do papieża, ale również do Jezusa Chrystusa. Generalnie całą jego wypowiedź najlepiej podsumowuje komentarz pod filmem, który brzmi: to jedna z największych wypraw kosmicznych w historii świata. Kapitan Marcin Neyman odleciał poza granicę Układu Słonecznego. Wiesz o tym, że nauka Kościoła katolickiego mówi o tym, że trzeba wybaczyć i dać szansę. Papież wybaczył Ali Akczy, swojemu potencjalnemu zabójcy. Pan Jezus na krzyżu wybaczył łotrowi, który umierał na krzyżu również obok, który się na koniec nawrócił. Pan Jezus powiedział mu: jeszcze tego wieczora znajdziesz się ze mną w raju. Totalnie pobocznym wątkiem jest nieporozumienie pomiędzy Popo, popularnym streamerem z Twitcha, a Stanowskim. W skrócie chodziło o szota, gdzie Popo oglądał materiał Stanowskiego i w taki sposób zareagował na jego treść. Teraz też są zmuszane do prostych kobiety. Tylko się o tym tak nie mówi. To były bezlitosne, zimne, prymitywne skurwysyny, które codziennie katowały ludzi. Okradali, zabijali, porywali, łamali nogi, ręce, obcinali palce, robili wszystko. Ale zajebiście. Shot dotarł do Stanowskiego, który na Twitterze oznaczył jednego ze sponsorów Popo i w domyśle zasugerował, aby zastanowili się, czy taka współpraca ma sens. Fajnych tam gości macie, Kingwin. Widzowie momentalnie wytłumaczyli Stanowskiemu, że Popo powiedział to z ironią i że nagranie jest wyrwane z kontekstu. Wyrwane z kontekstu, Popo też krytykował Neymana i całą tę sytuację. A jaki był kontekst zajebiście? Jak znam Popo, to on to powiedział w formie podkreślenia wagi pana słów. To słowo oczywiście tutaj kompletnie nie pasuje, a traktowanie tego jako pochwały dla mafijnych działań to nadużycie. Dobrze, usuwam, może zła interpretacja z mojej strony. Jeśli tak, to przepraszam, jeśli nie, bo nie widziałem całości, to nie przepraszam. Ostatecznie panowie doszli do porozumienia i jest na to potwierdzenie z obu stron. Pod postem na moim Twitterku Stanowski napisał, że sprawa wyjaśniona, ważne, że każdy ma świadomość, kogo warto wspierać, a kogo nie. Pozdro. Potwierdził to również Popo, który odniósł się do zamieszania na swoim streamie. Co się stało ze Stanowskim? Z panem Krzysztofem musiałem wyjaśnić pewną sprawę po prostu. Pan Krzysztof zobaczył szota, na którym powiedziałem dosyć głupio, ale to miało być w prześmieszczy sposób. Napisałem do pana Krzysztofa, wyjaśniliśmy sobie i napisał pozdro normalnie. Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem o Natsu, która niby stwierdziła, że odchodzi z YouTube, a tak naprawdę po prostu wzięła dłuższy urlop, tak tym razem będzie o powrocie twórcy na tę platformę. Mowa o Unboxalu, który w zeszłym roku prowadził popularny podcast o nazwie Realcast, gdzie zapraszał znane w sieci osobistości. Projekt ten okazał się sukcesem, bo format spodobał się ludziom i tym samym wykręcił spore liczby, ale jednocześnie z czasem wyczerpała się formuła programu. Skoro tak dobrze idzie ten format i ma takie fajne wyniki, no to co się w ogóle z nim dzieje? Czy ja go chcę przerwać? Jeśli tak, to dlaczego? Czy jestem chorągiewą i się tym przejąłem? Czy może skończyli mi się goście? Czy może nikt nie chce tu przyjść?
o co właściwie chodzi. Totalnie nie czuję tego dramatycznego vibe'u wyciągania na wierzch całego gówna, które siedzi na YouTubie, ale jednak już w tym siedziałem. Większość twórców na polskiej scenie YouTuba nawet nie jest gotowa na takie starcie, które sobie wyobrażacie, w formule, jaką sobie wyobrażacie. Wielokrotnie proponowałem twórcom podpisanie umowy na zgodę o wykorzystywanie wizerunku lub chociażby, co lepsze by było, rozmowę w transmisji live. Nastała cisza, ale w tak zwanym międzyczasie pojawiły się pojedyncze odcinki Realcastu z udziałem Mandzia, Bero i Miksera. W sumie nie wiadomo było, co dalej, aż wreszcie kilka dni temu pojawił się film o wymownym tytule Musimy pogadać. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bo wszystko wskazuje na to, że Unboxal wraca do otwierania paczek i testowania rzeczy. Możecie pisać dosłownie wszystko, na przykład co byście chcieli zobaczyć w formie unboxingu, a może nie unboxingu, może chcecie coś zupełnie innego. W jakiej formule widzielibyście na przykład nowy unboxing paczek? Możemy sobie pozwolić na taki mały eksperyment, że mimo tego, że ja już odcinek nagrałem, to możecie spróbować zgadnąć, w jaki sposób według was może on wyglądać. Może macie jakieś problemy, porady, szybkie porady są wymagane, wszystko możecie pisać. Oglądając ten materiał, miałem wrażenie, że Unboxal niby wraca, ale tak naprawdę sam do końca nie wie, co i w jakiej formie chce robić. Zamiast powiedzieć o swojej koncepcji, która w teorii powinna go nakręcać do działania i dawać radochę, to wielokrotnie pytał widzów, co chcą oglądać. I tak jak kiedyś najpierw mówił, że nie chce nawiązywać do Fame MMA czy ekipy, żeby kręcić wyświetlenia, a później do Realcastu zaprosił Wojtka Golej Freeza, tak teraz ponownie widać, że jest nieco pogubiony. Nie chce mi się nagrywać na siłę o Fame MMA, o Among Us, czy robić jakieś nawiązania do ekipy, tylko po to, by koniecznie wpaść w te trendy i siłować się na wyświetlenia z innymi youtuberami. Tworzenie własnej alternatywnej serii, która nie podąża za trendami aktualnie na YouTubie, jest co najmniej ciężkie, o ile czasami niemożliwe. Dzięki wielkie, Ryu. Dzięki. I do następnego. Do następnego, trzymajcie się, elo. Swego czasu przestał mieć fan z otwierania paczek, więc zmienił content na podcast, w którym to z kolei też się źle czuł, bo poruszał dramy i teraz znowu wraca do tego, co było na początku. Mimo wszystko mam nadzieję, że to tylko moja interpretacja i Unboxal pozytywnie mnie zaskoczy, tak jak pozytywnie zaskoczył mnie podcastem, którego przesłuchałem prawie wszystkie epizody. Jeszcze raz dzięki za wyrozumiałość, dzięki za to, że czekaliście, dzięki w ogóle za to, że to oglądacie i jeszcze jesteście na tym kanale. I jak już jesteśmy przy odchodzeniu i powrotach youtuberów, Gimper postanowił strollować widzów i podobnie tak jak Natsu, wrzucił film o tytule To Koniec. Dowiedzieliśmy się z niego, że rok temu postanowił nagrać 100 ostatnich filmów i to dlatego w jego materiałach pojawiały się tablice, które odliczały czas do końca. Dosłownie przez 1/3 filmu Tomek wymienia powody, które sprawiły, że postanowił zakończyć karierę na tej platformie, jednak ostatecznie stwierdził, że nie potrafi żyć bez YouTube. No więc tak naprawdę pozostało tylko nagrać film, w którym ogłoszę swoje odejście i elo! No i chuj, nie umiem, nie potrafię, nie wyobrażam sobie, jak miałoby to wyglądać. Kurwa, no bardzo mi przykro, może tam zawiodłem niektórych teraz, nie? Ale zostaję tu. Żeby mieć więcej czasu, Gimper powierzył zarządzanie firmą wspólnikom, a sam postanowił skupić się na tworzeniu nowego kontentu w formule commentary. Będzie to dodatkowy format obok newsów, które to wrzuca od kilku miesięcy. Gdzieś w międzyczasie przez ostatnie kilka miesięcy udało mi się złapać mega fajną zajawkę, która dała mi naprawdę dużo nowej, świeżej energii. I jest to content newsowy oraz komentarzy. Zacząłem to robić trochę testowo, trochę z braku pomysłu na to, co innego fajnego można by zrobić gdzieś tam na tym profilu. Nawet się nie zorientowałem, jak zacząłem mega się do tego przykładać, robić research, bardzo interesować się tym wszystkim, tak na nowo zupełnie, nie? Co się dzieje tutaj na platformie. I tak jak format newsów już znaliśmy, tak teraz mogliśmy ujrzeć, w jaki sposób Gimper podejdzie do komentarzy. Zaczął od naprawdę trudnego tematu, czyli analizy afery z Leksiem, która to nadal wzbudza wielkie emocje. Finalnie powstał ponad 40-minutowy odcinek, gdzie oprócz uporządkowania informacji możecie zapoznać się z opinią adwokata i seksuologa. Mamy Leksia, zakładamy, że Konopski no powiedział nieprawdę, że on jakby z żadną małoletnią nie miał kontaktów seksualnych. Po tym, co na jego temat się mówi, to teraz czy on na bazie prawa cywilnego może domagać się od Konopskiego odszkodowania i na ile takie żądania są sensowne? Jeśli śledzicie tę aferę od samego początku, to nie znajdziecie tam przełomowych informacji. Jeśli jednak czujecie się zagubieni w temacie, jakieś wątki są dla was niejasne, to zdecydowanie warto zobaczyć. Oczywiście pomijając wartość dodaną, którą są opinie ekspertów, w tym wspomnianego adwokata, który rzucił nieco światła na to, jakie konsekwencje prawne może ponieść Leksiu, jak i również jakie konsekwencje prawne może ponieść Konopski. I żeby nie było za słodko, spotkałem się z opiniami, że tak naprawdę Gimper podąża po prostu za trendami, a jak widać po liczbach, komentarzy wzbudza spore zainteresowanie. Tylko nawet jeśli tak jest, to jeśli Gimper będzie wykonywał swoją pracę rzetelnie, jeśli będzie weryfikował informacje i publikował dopracowane materiały, to tak naprawdę nie ma znaczenia, jakie są jego pobudki. Po sobie wiem, że ze względu na odpowiedzialność za słowa, takie śledcze komentarzy dostarcza mnóstwo emocji, badając sprawę czuć zaangażowanie, tę adrenalinkę i to samo w sobie jest motywacją, dlatego jestem w stanie sobie wyobrazić, że Gimper po prostu poczuł to samo. I powiem wam szczerze, że naprawdę
naprawdę mega dawno nic mi nie dało takiej radości twórczej, poczucia spełnienia i satysfakcji, pomimo iż temat jest piekielnie trudny. Szczególnie jeżeli chce się podejść do niego dobrze, sprawiedliwie i nikogo nie skrzywdzić. Od czasu publikacji mojego filmu o Leksiu wydarzyło się kilka istotnych rzeczy, więc zrobię mały update. Zacznę od przeprosin Konopskiego, które zamieścił na swoim Insta Stories. Moim zdaniem jest to konsultowany z prawnikiem tekst, który najzwyczajniej w świecie jest tak zwanym dupochronem. Niby wygląda napisany spontanicznie, ale w praktyce zawiera takie zwroty jak wysoka nadinterpretacja, zamanifestować sprzeciw, nie miał na celu wyrokowania. Jeśli oglądaliście choć jeden z filmów Konopa, to wiecie, że to nie jest język, którym się posługuje. Ogólnie odezwały się do mnie na Instagramie te chłopaki, podsyłając mi screeny i wiadomości, które Leksiu wysłał do 14-letniej dziewczyny. Sam się z nią skontaktowałem i potwierdziła mi, że jest rocznika 06 i w trakcie dostawania wiadomości od Leksia w 2021 miała jeszcze 14 lat. Generalnie nie ma nic złego w konsultowaniu się z prawnikiem, natomiast podkreślam to, ponieważ oznacza to, że Konop boi się konsekwencji prawnych swojego błędu, czyli braku weryfikacji wieku pierwszej dziewczyny i posądzenia Leksia o wysyłanie sprośnych fotek do 14-latki. Warto odnotować, że co prawda Konop przeprosił, nawet dał słowo przepraszam drukowanymi literami, ale za chwilę stwierdził, że no niby się pomylił, ale w sumie to internet przypiął Leksiowi łatkę, a nie on, i że tak w ogóle walczy o dobro kobiet, więc wszyscy powinni się odczepić. Tutaj rodzi się pytanie, dlaczego Konop nie przeprosił za błąd w swoim drugim filmie o Leksiu? Przecież już wtedy wiedział, że dziewczyna miała nie 14, a 15 lat, wiele osób mu to wytykało, więc było to idealne miejsce, żeby przeprosić. Widać, duma nie pozwoliła, ale w momencie, gdy zrozumiał, że jednak wiele osób ma mu to za złe, a być może i prawnicy Leksia dali o sobie znać, nagle przyszła pora na wyznanie na Insta Stories. Co ciekawe, Konop postanowił w cudzysłowie zacierać ślady i ukrył swój pierwszy film o Leksiu, co zapewne wszyscy wiecie, ale edytował on również odcinek newsów, który wrzucił tego samego dnia i w którym to zapowiedział film o Leksiu. Wyciął z niego wstęp, którym posądził Leksia o kontakt z 14-latką, a także zmienił tytuł i usunął z niego słowo Leksiu. Jednak w internecie nic nie ginie i tak się składa, że na przykład Kasix oglądała ten odcinek newsów na streamku i dlatego pokażę wam, co Konop wyciął z materiału. Leksiu był jedną z najbardziej lubianych osób z teamu X, ale ostatnio widzowie podesłali mi, co on pisał i wysyłał do 14-latki i kompletnie mnie od tego człowieka obrzydziło. Mamy screeny, wiadomości, nagrania, zaraz wam o tym wszystkim powiem. Jak już tak oglądałem ten odcinek newsów, to zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Widzicie, na samym wstępie Konop mówi, że zaczynamy rok z grubej rury, że marzy mu się w tym roku 1 000 000 subów i zachęcał do subskrypcji. I tutaj fragment, żeby było wiadomo, o czym mówię. Pierwszy odcinek w nowym roku i od razu zaczynamy z grubej rury. Marzy mi się 1 000 000 subów w tym roku, więc zasubskrybuj kanał, nic się to nie kosztuje i zawsze może zmienić swoje zdanie. Stwierdziłem, że temat z Leksiem jest troszeczkę za poważny, więc dla niego będzie osobny odcinek, aby łatwiej go po prostu można było udostępniać, żeby to wszystko było czytelniejsze i wrzucę to jakoś godzinę po tych newsach. Jak to się mówi, nie zestarzało się to zbyt dobrze. Według mnie Konop doskonale wiedział, że jest to mocny temat, który zdobędzie mnóstwo wyświetleń i pomoże mu zrealizować cel 1 000 000 subów. I generalnie nie ma w tym nic złego, każdy lubi wyświetlenia, każdy stara się rozwijać, ale problem pojawia się, gdy liczby stają się ważniejsze niż publikowane treści, a w tym wypadku ważniejsze niż weryfikacja tak kluczowych informacji. Jest na swój sposób śmieszne, że Konop, który aktualnie stracił na wiarygodności i w sumie sam sobie zaszkodził, na Insta Story skreował się na osobę, która będzie walczyć z influ nadużywającymi swojej pozycji i zapowiedział pomoc poszkodowanym dziewczynom. Tutaj tylko przypomnę, że profil dziewczyny z jego pierwszego filmu stał się publiczny, bo Konop nie zasłonił jej nazwy w jednym z ujęć. I jasne, błędy się zdarzają, ale są wyjątkowo dotkliwe w tak wrażliwych sprawach. Dostałem też dużo tego typu wiadomości od dziewczyn, które gdzieś tam były skrzywdzone przez influencerów, czy po prostu popularne osoby, i chciałbym takie zachowania wytępić, bo niektórzy myślą, że jak mają trochę liczb w internecie, to mogą sobie żonglować z tymi dziewczynami, jakby to było, nie wiem, jak skarpety je wymieniać, czy cokolwiek, więc będę chciał takie coś wytępić, tak jak udało się wytępić skamy. Finalnie Leksiu ogłosił, że odchodzi z Team X i na jakiś czas znika z internetu. Biorąc pod uwagę skalę afery, aktualnie jest to jedyna sensowna opcja, jednak w sieci pojawiły się wątpliwości, czy to była faktycznie decyzja Leksia, czy jednak agencji. Temat ten poruszył Wardęga, który wyjaśnił, że taki komunikat, gdzie sama osoba decyduje o odejściu zamiast być wyrzuconą, lepiej wygląda wizerunkowo dla agencji. Być może wątek ten zostanie również poruszony w drugiej części filmu o Leksiu, który zapowiedział Sylwester. Leksiu wrzucił na swojego Instagrama, że postanowił odejść, postanowił, czyli to jego decyzja, że odchodzi z Teamu X. Jednak ja nie byłbym taki pewien. Ja uważam, że tam jednak agencja na to naciskała. Powiem wam dlaczego. Po pierwsze, rozmawiałem z Leksiem jakieś 1,5 miesiąca temu, wiadomo, jeszcze przed tym całym, przed tą całą sprawą, i on mi mówił, że chciałby zostać w teamie. A co najważniejsze, była sytuacja ponad rok temu, czy już 2 lata, gdy Marcin Dubiel miał aferę kenijską. To były sprawy nieporównywalne w porównaniu do tej sprawy Leksia, ale wtedy to też było oświadczenie, że Marcin postanowi odejść z teamu, a to agencja na nim wymusiła taką decyzję. Dlatego teraz też
trzeba brać to pod uwagę, że jednak to było decyzja agencji. Mimo że afera Leksia jest powoli zakopywana przez nowe dramy, to jednak jest to na tyle poważny temat, że zapewne jeszcze kiedyś do niego wrócimy. Jeśli znaleźliście coś ciekawego w sieci, coś o czym warto powiedzieć i nagłośnić, to podsyłajcie info na Instagramie, a tymczasem to tyle z mojej strony i widzimy się w kolejnym filmie.